Jak zaksięgować w takseon przychód zarejestrowany na kasie fiskalnej? Przygotowałeś raport z kasy fiskalnej i nie wiesz, jak go zaksięgować? W tym filmie pokażę, jak ująć taki raport w takseon. Księgowania możesz dokonać na podstawie raportu z kasy fiskalnej, dobowego lub miesięcznego. To Ty decydujesz, który raport księgujesz. Przechodzimy do sekcji przychody i wybieramy inny przychód. Nie uzupełniamy danych kontrahenta. Pole pozostawiamy puste. W polu numer wprowadzamy numer ustalony dla tego typu wpisów, np. dla raportu dobowego RD łamane na 01, łamane na 06, łamane na 2020. Data wystawienia Data wystawienia wydrukowania raportu. W tej dacie dokument jest widoczny na liście przychodów. Data sprzedaży Faktyczna data sprzedaży. Data zdarzenia gospodarczego. Data w jakiej przychód będzie wykazany w KPIR data powstania obowiązku podatkowego. Załóżmy, że nasz raport jest raportem dobowym z dnia 1 czerwca 2020 roku wydrukowanym 2 czerwca 2020 roku przed rozpoczęciem sprzedaży tego dnia, czyli wybieramy datę sprzedaży zdarzenia gospodarczego 1 czerwca 2020 data wystawienia 2 czerwca 2020. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie sekcji zapisy do księgi. Wybieramy kolumnę księgi. Podczas wystawiania faktury przychód domyślnie księgowany jest w kolumnie 7 KPIR, ponieważ wpis dokumentuje sprzedaż towarów usług wprowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Jeżeli dokonujemy sprzedaży np. składnika majątku, to powinniśmy zmienić kolumnę księgi na 8 pozostałe przychody. Wpisujemy kwotę. Netto, płatnicy podatku VAT lub brutto, podatnicy nie będący płatnikami tego podatku. Wpisujemy opis zdarzenia gospodarczego. Raport z kasy fiskalnej z dnia 1 czerwca 2020 roku. W przypadku podatnika niebędącego płatnikiem podatku VAT, po uzupełnieniu zapisów do księgi, zapisujemy wpis z poleceniem zapisz. Jeżeli jesteśmy płatnikiem VAT, uzupełniamy sekcję rejestr VAT. Przechodząc do rejestru VAT w polu data, wskazujemy datę, w jakiej wpis ma być wykazany w pliku JPKV7. Jest to data powstania obowiązku podatkowego. Fota netto uzupełnia się automatycznie. Wybieramy stawkę podatku VAT właściwą dla naszej sprzedaży. Jeżeli księgujemy raport z kasy fiskalnej dokumentujący sprzedaż naszych towarów i usług na terytorium kraju, wybieramy Sprzedaż towarów i usług na terytorium kraju co pozwoli nam wykazać podatek VAT w polach przeznaczonych dla tego rodzaju sprzedaży w pliku JPKV7. Mechanizm podzielonej płatności. Zaznaczamy, gdy nasza sprzedaż jest objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, i musimy ją wykazać w pliku JPKV7. Wybieramy rodzaj dokumentu raport z kasy fiskalnej. Jeżeli nasza sprzedaż objęta jest procedurą, którą należy wykazać w pliku JPKV7, zaznaczamy ją. Jeżeli nasze usługi i towary nie są objęte obowiązkiem szczególnego oznaczania ich, pozostawiamy te pola puste. Uwaga! Aby móc oznaczyć procedury i towary w Twojej działalności i wykazać je w pliku JPKV7, skonfiguruj ustawienia konta. Link do filmu pokazującego, jak to zrobić, zamieszczam w opisie. Wybieramy polecenie Zapisz. Stworzony dowód wewnętrzny możemy edytować, usunąć, wydrukować lub powielić w kolejnych okresach. I gotowe. A teraz ty wprowadź swoje przychody zarejestrowane na kasie fiskalnej. Dziękuję za uwagę.